Siemano, z tej strony Vini. Witam was już w 30 odcinku Ciekawostek, gdzie jak zwykle zobaczycie 6 nowych ciekawostek z gry, tym razem z numerami od 169 do 184. No to zaczynamy. W pierwszej ciekawostce pokażę wam, jak otwierać przyczepy oraz naczepy ciężarówek w grze. Ciekawostka bardzo się przydaje, ponieważ dzięki temu możemy przewozić większą ilość graczy, albo w niektórych wypadkach nawet pojazdy. Można też dzięki temu w bardzo łatwy sposób zgubić pościg policji. Po prostu osoba, która ma gwiazdki pościgu, wchodzi do otwartej przyczepy ciężarówki, następnie ją zamykamy i osoba, co znajduje się w środku tej przyczepy, od razu gubi poziom pościgu, ponieważ policjanci przestają ją widzieć. Do tej przyczepy możemy wejść nawet na oczach policji i tak zgubimy ten cały pościg. No, ale jak otwierać poszczególne przyczepy? Żeby otworzyć naczepę, która może nam posłużyć do transportu pojazdów, musimy mieć w ekwipunku najlepiej obrzyna. Kiedy już sobie go wybierzemy, no to strzelamy kilkakrotnie w to miejsce, które ja strzelałem na ekranie. Przyczepa powinna się w pewnej chwili uchylić. Gdy się już uchyli, no to wsiadamy do ciężarówki i przesuwamy się parę metrów do przodu. Wtedy przez co naczepa się otworzy i będziemy mogli do środka wjechać dwoma lub trzema samochodami. Kiedy już załadujemy naczepę, no to musimy się odsunąć na kawałek, no ale też tak nie za daleko. No i gdzieś tak po 15 lub 30 minutach czasu gry naczepa powinna się zacząć zamykać. Gdy się zamknie, no to po prostu transportujemy pojazdy w miejsce, w które chcemy je przetransportować. No i przy rozładunku powtarzamy całą tą czynność, czyli musimy obrzynem otworzyć tą naczepę, odsunąć się kawałek, no i po prostu zawartość rozładować. Jedyny minus triku z tą naczepą to to, że musimy chwilę poczekać na zamknięcie tej przyczepy. No i też często mogą się zdarzyć jakieś bugi, typu, że wy będziecie widzieli przyczepę zamkniętą, no a jakiś inny gracz, który stał koło was, będzie ją widział otwartą. Albo pojazdy będą wam znikać, te załadowane pojazdy będą wam znikać, co mi się raz zdarzyło. Jednak moim zdaniem sposobem bardziej praktycznym i mniej zbugowanym są przyczepy tych małych ciężarówek, takie jak na przykład ciężarówka Ecoli albo Pisswasera, która może nam posłużyć do zgubienia pościgu. Żeby ją otworzyć, musimy wdrapać się na tą naczepę i zacząć kopać w zamknięcie drzwi, do skutku aż się otworzą. Kiedy już gracze wejdą do środka, no to po prostu ktoś musi popchnąć drzwi, żeby się zamknęły. No albo kierowca ostrymi zakrętami sam postara się je w czasie jazdy zamknąć. Myślę, że ciekawostka że się wam przyda, bo jest naprawdę bardzo praktyczna. Druga ciekawostka to wizerunek 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych i chyba najbardziej popularnego prezydenta w historii kraju, którego możemy znaleźć na zapleczu klubu Unicorn na ozdobnej, dużej 5-dolarówce. A jest to Abraham Lincoln, którego też na porównanie możecie zobaczyć w rogu ekranu. Lincoln to jest były prezydent Stanów Zjednoczonych w wieku XIX, należący do partii republikańskiej, który w rzeczywistości też znajduje się na 5-dolarówce. Urzędował na swoim stanowisku 4 lata do samej śmierci, ponieważ podczas swojej kadencji został śmiertelnie postrzelony w głowę. Lincoln to jedyna z nielicznych postaci, które wizerunkowo i nie parodiująco pojawiły się w samej grze wraz z takimi postaciami jak na przykład Marilyn Monroe albo Elvis Presley, Chaplin i tak dalej. Trzecia ciekawostka to jest parodia realnego klubu koszykarskiego Los Angeles Lakers. W grze ta nazwa została zmieniona na Los Santos Panic. Barwy zespołu też się nie zmieniły, czyli są dalej tutaj żółto-fioletowe. Jednak najciekawszy na potwierdzenie tej parodii jest proporczyk, który zawiera lata mistrzostw NBA Los Santos Panic. Sprawdziłem te daty, te lata, i okazało się, że pasują idealnie, że się zgadzają z latami mistrzostw Lakersów, co możecie zobaczyć na załączonym obrazku na dole ekranu. Mimo wielu mistrzostw, które widzicie w rogu ekranu, Lakers już stracili swoją formę i w tym roku nie ma ich nawet w playoffach. Ale za to ich konkurencyjny zespół z tego samego miasta, czyli Clippers,
W playoffach się pojawili, ale gdzieś tam odpadli w półfinale, przegrywając bodajże z Oklahoma City. W czwarte ciekawostce, dowiemy się, jak zdobyć sekretną koszulkę. No ale przechodząc do rzeczy, żeby zdobyć tą koszulkę, najpierw musicie wpisać w wyszukiwarce MyDivine i otworzyć stronę, którą wam wyszuka. Potem klikamy na dole w analizę skojarzeniową i w tej całej analizie zaznaczamy właściwie cokolwiek. Jedynie jedno skojarzenie jest ciekawe, gdzie jest ikonka ludzika spadającego z klifu. Jest to nawiązanie do innej ciekawostki, a konkretnie do ciekawostki z duchem żony Jocka Cranleya. W skrócie wam przypominając tą historię, to Jock Cranley najprawdopodobniej rzucił z klifu swoją żonę. Żona teraz nawiedza w górach w godzinach wieczornych, gdzie przy niej zawsze pojawia się krwisty napis Jock, czyli imię jej męża. No a sam Jock kandyduje na gubernatora stanu San Andreas. Przy tej ikonce widzimy właśnie też opcję Jock Cranley na gubernatora. Kiedy już wypełnimy całą tą analizę, to dostajemy wiadomość e-mail od jakiegoś brata Adriana, który chyba trzykrotnie będzie wyciągał od nas kasę. Ale najpierw wchodzimy na stronę, którą nam wysłał w e-mailu i wpisujemy hasło, które też dostaliśmy w e-mailu. Po wpisaniu hasła płacimy $200, no a potem robimy jakąś głupią łamigłówkę na czas, której i tak się nie da rozwiązać, więc się nawet nie trudźcie. Bo i tak będziecie musieli zapłacić kolejną sumę, tym razem $5000. Potem w dalszym etapie klikamy zgadzam się i czekamy na kolejną wiadomość e-mail od tego brata Adriana z kolejnym hasłem. Gdy otrzymamy już tą wiadomość, to znowu wchodzimy na tą samą stronę i w tym samym miejscu wpisujemy hasło i znowu płacimy, ale tym razem $10000. No i wypełniamy kolejny test, tylko że tym razem test prawda-fałsz. Tyle, że jeżeli chcecie ukończyć cały ten test, to musicie zaznaczyć cały czas prawda, a pytania bywają czasami, no, absurdalne. Po wypełnieniu testu dostajecie certyfikat ukończenia i dostajecie do swojej garderoby nową koszulkę. No, która nas trochę kosztowała, ale lepsze to niż szaty Epsilonu. Piąta ciekawostka to jest tatuaż, który znajduje się w studiu tatuaży na ścianie. Nie możemy go użyć na naszej postaci, no ale w sumie nie o to w tym chodzi. Tatuaż z tymi dwoma maskami, czyli z radością i smutkiem, znajdował się w większej wersji na ścianie w barze w GTA San Andreas, co możecie zobaczyć na ekranie. Tatuaż jest identyczny, ten sam co w GTA 5, taki sam był w GTA San Andreas. No ale co więcej powiedzieć, nic dodać, nic ująć. Ostatnią ciekawostkę możemy spotkać na planie filmowym. W jednym z hangarów, w których często znajdują się jakieś plany filmowe poszczególnych filmów, możemy usłyszeć nagrywanie jakiegoś horroru albo jakiegoś innego filmu zgrozy. Nie możemy tego zobaczyć, ale gdy przesuniemy się do tego hangaru, to będziemy mogli usłyszeć jakieś trzaski, dźwięki jakiegoś potwora oraz krzyki przerażonych ludzi. To ja się może uciszę, żebyście mogli to wszystko dokładnie usłyszeć. A w tym odcinku to już jest tyle. Jak się podobał, to zachęcam do subskrypcji, jak jeszcze tego nie zrobiłeś, do łapkowania, komentowania z waszą opinią, lajkowania fanpage'a na Facebooku, do którego link macie w opisie, oraz co najważniejsze, do wysyłania ciekawostek na PW Facebooka lub YouTube'a. Bardzo was do tego zachęcam. No, w tej chwili nie mam materiałów na najbliższy odcinek, więc wątpię, żeby się za tydzień on ukazał, ale jeżeli podeślecie tych ciekawostek dużo i będą one fajne, no to za tydzień odcinek powinien się pojawić. Bardzo, bardzo są też potrzebne rejestracje, których ostatnio po prostu brak, więc mam nadzieję, że po tym odcinku parę osób się zarejestruje i tego nie zignoruje. Bo to po prostu 15 sekund, zajmuje to tyle, ile u mnie teraz gadania na ten temat, a rejestracja bardzo pomoże. No może gra wam się spodoba, no bo ogółem jest fajna i będziecie mieli fajny sposób na nudę. A link do rejestracji znajdziecie w opisie.
A ja się z wami żegnam, na razie, cześć i do następnego odcinka.